Dzisiejszy trening jak wyszedł? Mocny. No bardzo mocny. Znaczy mocny. Daliśmy tak, bo był... Chłopaki tak wyszedł. Tak. Tak, tak. No, dzisiaj zupełnie inną partię. A mnie tyłek strasznie boli. Tak, dzisiaj inną partię, inne partie, inaczej. Znaczy, robiliśmy przykładowo klatę, robiliśmy barki, ale zupełnie troszeczkę inne ćwiczenia. I nagle ten ruch niby i to wszystko. To samo, ale inny inaczej jest prowadzony i tak. I także dzisiaj z Marcinem daliśmy bobu. Ale najgorsze, że trzeba Khmerów popędzić o basen. Znaczy, bo ja dzisiaj po tygodniu ja zachodzę na basen, a tam po prostu zielona łuna pływa. No tak. No przepraszam, 25 znaczy, jest otwarcie. Mają za dwa czas, dni. Mają jeszcze czas, żeby to zrobić. Rozmawialiśmy o tym i no zrobią. Tak. Basen jest ważną częścią po takim treningu. Dzisiaj by było idealnie. No, bardzo, także tak, bardzo. Także tak to a teraz wygląda. Będę musiała o futrynę stretching zrobić, bo... No trzeba będzie. No ale to... dzisiejszy trening najważniejszy, że jest dobry. Aha, były pytania, bo my już mamy od dłuższego czasu, od zeszłego roku. Filmujemy nową kamerą i pytają się osoby, czy coś się pozmieniało. No zmieniło to się w grudniu już dawno temu. Wczoraj. Tak. To nie są jakieś tam najnowsze iPhony, ale dalej mamy po prostu dobre kamery. Tak, zaczęliśmy kręcić iPhone'ami. I sponsorem naszych po prostu odcinków, nowych odcinków jest mój kochany kuzyn. Pozdrawiam, tak jak mnie oglądasz. Dzięki śliczne. Także bardzo dziękujemy. Znaczy, on w sumie to widział nasze odcinki i mówi, o nie, tak nie może być. Tak. Dostaliśmy tak, sponsoring w postaci iPhone'ów. No i przy okazji dodatkowe, dostaliśmy jeszcze zegarki dla... I zegarki to są iWatche, tak? To się tak, nazywa tak, iWatche. Ja wam powiem, że to jest super sprawa w tej chwili, bo ja nie jestem gadżeciarzem, ale... My kiedyś mieliśmy iPhone'y, jak wtedy siódemki chodziły nowe, wzięliśmy te siódemki i uwierzcie mi, że my po 6 miesiącach po prostu oddaliśmy te telefony. Ja wzięłam Huawei'a, tak. P20 Pro, a ty brałeś Samsunga. Do Samsunga, Nota, nie? Tak. Nie szło po prostu. Znaczy, no nie dawaliśmy, nie podobało nam się, iPhone'y dla nas jakoś nie funkcjonowały, ale pooddawaliśmy to. A propos. Ja dalej mam swojego OnePlusa, ja dalej z niego korzystam cały czas z tego. A ja mam swojego Samsunga, także działają. Ale iPhone jest do nagrywania dla mnie. Nie czuję się jeszcze komfortowo, żeby po prostu wszystkie moje aplikacje odnośnie banków, wszystkiego tam wsadzić, więc mam swój. Mamy telefon, ale do filmowania, jak chcesz, tak, kamery tak, tutaj tak, to są. Tak, iPhone super, do. Super. Zobaczymy, jak dzisiejszy dzień nam się ułoży, bo jesteśmy akurat po tym treningu, także zobaczymy, jak dzisiejszy dzień prace się... Prace biurowe, bo jeszcze trzeba tak. Komentarze ogarnąć. No właśnie, bo masa komentarzy dalej się, komentarze, no. Część ludzi się... albo dobra, nie będę ruszać tematu. Nie ma co. Najlepiej bez komentarzy. Tak. No i jak to w życiu? Plany swoje, a my swoje. Mieliśmy jechać w jedno miejsce. Oczywiście Natalia zapomniała dokumentów, także nie jedziemy. I przyjechaliśmy na chwilę do Marcina, ale muszę zamknąć mu furtkę tutaj, bo wchodzi ta cholera sunia. I ona tutaj straszy te kurczaki. Gdzie one są tam? O. Jak tu, samo wino, nie? Czuć. Tak, smród niesamowity. To te śliwki, tak. No, obrodziło. A jak ten mały? Ty, patrz! No, glut już jest duży taki. Ale fajnie opierzony. No, to jest glut. A tam idzie czarna i ma tego... Zaraz mały bąbel będzie szedł. O, leci. Trink, trink, trink. Ja nie wierzę, jaki czaderski. Widziałeś go? Bąbel się... Jak koliberek. No, teraz glut już tam już jest duży, to już jest... Te cwaniaczek teraz, no, ale glut okazał się chyba... Kobuta chodzi, widzisz? Glut okazał się chyba kurą. Nie, chyba kobuta. Nie. Tu nie może być tyle pecha, żeby mieć tyle kogutów znowu. A może ten mały będzie kogucikiem? Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. No tak, przyjechaliśmy w sprawie nagrywania
studia. No Marcin nie potrafi gdzieś bliżej znaleźć. To znajduje oczywiście kilometry od Siem Reap. To miejsce już znacie z tymi dziwnymi figurkami. No dobra, no. Będziemy jeździć terenowo. Kurzu pełno. Wodę trzeba jakąś kupić. Wszystko jest rozkopane dookoła. Tam cały czas trwa budowa. Piachu pełno w oczach. Oj. Nadal nie rozumiem koncepcji, o co tutaj chodzi z tą całą... Za czas jakiś może to będzie fajne miejsce, no na tą chwilę to jest po prostu... Marcin mnie podwoził. Nie dał się rozbroić ze skutera. No nie ma tu dla dzieci atrakcji. Są niby... Jak to się nazywają? Postawili figurek jakiś. Figurek, i, ale plac zabaw, Marcin mówi jak to... Żenua, kpina. I teraz dzieci przewozić tutaj. Gdyby to jeszcze wszystko działało, albo był basen, to by było super. A tak to jest... I teraz jeszcze jedna wielka budowa, wszystko zakurzone. No i znaleźliśmy się w takim miejscu. Już tu kiedyś byliśmy, no bo ciężko, żebyśmy nie pokazywali miejsc, w których nie byliśmy w Siem Reap, no bo ciężko z takie miejsca. Tu można wynajmować sobie takie łódki do pływania. Oczywiście milion ludzi zaraz będzie siedzieć i weźcie, wsiądźcie, zjedzcie, wypijcie, a będzie wam dane. Dobra. I oczywiście kolejne miejsce. Nie jesteśmy w stanie tu nic nakręcić. Masę ludzi przychodzi i przeszkadza. No po prostu bez sensu jest wyjeżdżanie. Ja to uważam. Jeszcze za parking krzyczą dolara, no to po prostu... Dobra. Z uporem maniaka Marcin próbuje znaleźć miejsce. Dla mnie to kompletnie nie widzę sensu. Ale młodszy jest, musi się nauczyć. Słuchajcie, takie rzeczy to są możliwe tylko w Kambodży. No. No to jest, słuchajcie, albo w wojsku takie rzeczy. No. Po prostu kobiety idą, słuchajcie, w środku dżungli, kurzą, a ona stwierdza, że ona będzie teraz liście tu odgarniać. No sobie wyobrażacie, z szutrowej drogi. Przyjechała następna gwiazda betlejemska. No po jakiś, co to w ogóle to ma być? A i to... Tak, ona teraz sobie szczotkę wymieniła, bo na szybszą, no. Ja pierdziele, tutaj to czasami to jest, nie wiem, no. W końcu widzimy to. Proszę bardzo, przejażdżka bawołami. Joki, Dudus, malutki. Można sobie pojeździć. Super. Cała kolumna taka. Ale czas. To takie turystyczne atrakcje tutaj, ale... Patrzyliśmy, że tutaj jeszcze ma potencjał, tylko że oczywiście... Pontony albo kajaki, no ale ta woda to nie jest najlepszej jakości i po prostu no, czuć ją. No, atrakcja to by była fajna, gdyby no, woda była lepsza. Ty, on jest na pusto. On nie jest przeładowany, tylko on jest taki załadowany. A pan robi rondo? No jestem ciekaw, czy widzowie poznają to miejsce. Słynne już. Słynne miejsce? Tak. Baba od kukurydzy. I są babały, proszę bardzo. Siema chłopaki. Siema, jak się leży? No, dobra. Mówią, że okej. Okay. Jest ten samolot. Słynny samolot. Aha. Marcinowy. Uwaga, trzymać telefony. Ja myślałam, że to jakiś naprawdę samolot, a to taki... Okej. Okay. Kmerski. Kmerski samolot. Jak to się pisze na lot tym samolotem, to zapisy u nas. Marcin, masz telefon? Oddajcie samolot.
nie wierzę, taka że... ciekawostka. No tak, taka ciekawostka, no właśnie, bo ja jestem na razie, to jestem w szoku, że w ogóle my dotarliśmy do tego miejsca, ale to jest ten słynny, ja już mogę powiedzieć, marcinowy samolot z tego miejsca. Marcin właśnie opowiada, bo do tego jeszcze się dokleiła cała historia, że ten samolot jest na tyle słynny, że się to rozhuśtał, to całą... Nie, ja, to zbieg okoliczności, ale jakiś tydzień, dwa tygodnie po tym, jak pokazałem ten materiał stąd tutaj, okazało się, że tu przyjechał jakiś reporter z jakiejś dużej telewizji typu CNN, nie pamiętam, światowej, nagrał tutaj ten materiał i później nagle ten materiał o tym, że tu w Kambodży Khmer zbudował sobie dom w kształcie samolotu, jako taka ciekawostka, tak. Zaczął krążyć po wiadomościach na całym świecie, w Polsce też był. W Polsce w wiadomościach normalnie też był, mainstreamowych. Ja nie wierzę. Dosłownie, nie wiem, czy dwa tygodnie po tym, jak to pokazałem. Tylko tutaj trzeba uważać, bo tu są trójkąt bermudzki dla... Trójkąt bermudzki dla... Aha, tu kanalizacja jest. Trójkąt bermudzki dla telefonów. Tutaj trzeba uważać. Ale to jest... Ale za to kukurydzę można kupić. Tak, no właśnie, jeszcze nie urosło, ale to jest, słuchajcie, to jest taki... Po środku kompletnie niczego. Muzyka. Ale muzyka, no jak, bez karaoke to się nie liczy. Wygląda to jest Phnom Kulein, to znacie tą górę, gdzie wjeżdżaliśmy. Pięknie. Maciej zszedł. Wszedł i zszedł. Jak wszedł, to i zszedł. Schodzi. Ja chcę to zobaczyć. Nie, no zejdź. Nie, Maciej. Maciej. Taka jaszczurka. Jak Kung Fu Panda, sturlaj się. Ale stąd nie wychodzisz przecież. To jest już koniec. Nie, to musisz deskorolkę wtedy. I tak się rozkręcić. Ja pojadę przy tak, deskorolkę. Nie, to na szczurinie. Do dentysty można mnie. To ja. Tak wyszło, że sam się przestraszył. Czyli żart miał być i proszę bardzo, sam się przestraszył. Bo się tak ruszyła, ja tam był. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts.
fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. Wczoraj byłem tutaj z Natalią. No a z racji, że siedzimy właśnie u kolegi, u Artura. Koleżanka przywiozła pizzę, co się okazało, że Juny wsunęła połowę pizzy z automatu. Także Marcin postanowi przyjechać tutaj kupić pizzę. Gdzie dobra pizza? No bo się zacznie. Ale my kupujemy tutaj w Tempel. Także spójrzcie dzisiaj, no jest godzina 6:00 i zaczyna się ruch i zaczyna się akcja. Tam jest futbol amerykański, także chłopaki grają. No to jest chyba jedyne miejsce, gdzie ja tak pamiętam, żeby pokazywali, tutaj jest bilard albo piłka nożna, ale to jest jedyne miejsce, gdzie futbol amerykański można zobaczyć. Republic. Dobry wieczór. No tak kończymy dzisiejszy dzień. Dużo pojeżdżone, bo Marcin szukał plenerów. No w końcu wylądowaliśmy tam, gdzie zawsze lądowaliśmy. Zabiłam komara. Fantastycznie. Dzień powiązany jest też z odpowiedziami, bo no tak, no, nie wiem, Bułgaria po prostu jakby się odpaliła tutaj i wiele osób chce coś oglądać, drudzy mówią, że my wracamy do Unii, nie chcę się słuchać po prostu. No nieważne, kto będzie zainteresowany, to będzie oglądał. I tak dalej, no ciężkie tematy, ja właśnie widzę, że jak komuś coś gdzieś, coś wnika, to... No to mamy. W każdym razie, dzisiaj dobrze spędzony dzień. Mhm. Natalia bawiła się też doskonale, była u Kasi. No to my byśmy... końcówce dnia, no to... No tak, my byśmy u Artura w ciągu dnia przyjechaliśmy no, po prostu kilometrów mnóstwo. Ale wszyscy pomęczeni, już ziewamy. Ja tu już ziewam, ty już też. No tak, no więc... czas zalegać. Bo... Kasi się pozbierał na szybkiego do domu i trzeba odpocząć, bo jutro trening znowu rano, więc... Także dziękujemy za dzisiejszy dzień, dziękujemy za komentarze, za lajki, no, subskrypcje, co w ogóle jest. Wystrzelone jak... Witamy wszystkich nowych, również i starych tak. Subskrybentów. Dziękujemy. Za donate'a dla śmiecha. Tak. Jutro zasuwam. Mieliśmy dzisiaj zrobić, no po prostu no, nam zeszło. Za późno skończyliśmy. Tak. Także jutro zasuwamy, jedziemy do śmiecha. Bardzo dziękujemy jeszcze raz w imieniu śmiecha. Osobom, które martwią się o to, co będzie, gdy my wyjedziemy, no powtarzamy jeszcze raz. Śmiechu ma właścicieli. No nie wiem, jak sobie ktoś wyobraża, że my mamy przyjechać i komuś zabrać psa, no po prostu... Nie, nawet w tej sytuacji... Ja nie wiem, jak, ile razy to można tłumaczyć, ile razy można to klarować, ile razy... No po prostu ciężko. Bardzo dziękujemy. My przyjeżdżamy z dobrej woli, dajemy temu pieskowi, bo to jest po prostu z naszej dobrej woli. Mało tego, osoba, którą nie będziemy tutaj... Też z dobrej woli. Bardzo dziękujemy. Też wspomaga tego pieska. No po prostu tak jest. Tak no jest, i koniec tematu. Co my zrobimy, jak gdy my wyjedziemy? Co się stanie z kotem, gdy wyjedziemy? Kot już... No rękawiczki porobimy sobie, no po prostu i bo zima no, w nie, Europie. Nie, no Rubin no, z Malcolmem powiedzieli, że oni kota zabierają tak. I oni sobie nie wyobrażają życia bez tego kota, więc ten kot tu zostaje. Mało tego, tego kota od 3 dni tu w tym domu nie ma. On nie sypia w ogóle tutaj w domu. Tak, no tego kota nie ma, po prostu...
Ja przyjeżdżam z treningu, to kot wychodzi tam, dopiero ona się rozciąga, bo ona gwiazda wychodzi i ona wychodzi, od rubi. Tak, no ona no po prostu kot tak to, tak ma swoje to, drogi. No tak i tam siedzi, no, co mamy teraz powiedzieć, że nie wolno tam. Oni są, to są starsi państwo, nie mają dzieci, a no, co mam powiedzieć, że nie bierzcie kota? Tak, bo my wyjeżdżamy i wywozimy kota. No, kot się super no, czuje. Więc... Oni są szczęśliwi, tak. Oni mają na przykład zajęcie, oni sobie wstają, idą no. po jedzonko. My nie karmimy. Jasne, ona nic w ogóle z miski nie je. On, w ogóle ten kot nie je od nas, no bo nie je. Widzimy, co tu jest grane. Przekupiona, więc... No tak jest przekupiona. No, oni są szczęśliwi. Tak, tak. Dwa. O to się nie ma co martwić, o zwierzęta, no. bo oni tu, te zwierzęta są tutaj poukładane, tematy. No. Dokładnie, więc kochani, spokojnego, miłego wieczoru w rodzinnym gronie. No i co, niech wam się darzy, kochani. Niech wam się darzy. Buziaki, do jutra. Hejka. Hejka.